Dzień dobry Państwu, Adrian Stankowski. Witam serdecznie w programie Studio Prasowe w Telewizji Republika. Witam serdecznie gości programu, a Rafał Otoka-Frąckiewicz, portal Politico.com. Polityko TV, dzień dobry Państwu. Polityko TV, o właśnie. Tak jest. Już witam. Poprawiam. TV. Tadeusz Płużański, publicysta Telewizji Polskiej. Dzień dobry. I Michał Płociński, dziennik Rzeczpospolita. Dzień dobry. Rzeczpospolita, w której kiedyś pracował Rafał Ziemkiewicz, który wczoraj został zatrzymany przez służby brytyjskie, jechał odwieźć córkę na studia do Wielkiej Brytanii, no i nie został wpuszczony na teren Wielkiej Brytanii, został zatrzymany, aresztowany po interwencji polskich służb konsularnych, zwolniony, no ale musiał wrócić do Polski najbliższym samolotem. Polski wiceminister spraw zagranicznych powiedział, że stwierdził, że zatrzymanie Rafała Ziemkiewicza przez brytyjskie służby na lotnisko Heathrow jest zjawiskiem niepokojącym. Głośny incydent ma być wyjaśniany ze stroną brytyjską. To może od imiennika zaczniemy. Rafał Otoka-Frąckiewicz, jak na to patrzy, bo powodem zatrzymania, i to tak już oficjalnie stwierdzonym przez stronę brytyjską, jest to, że Rafał Ziemkiewicz ma poglądy, które jakoś nie pasują Brytyjczykom. A czy tam jakaś pochodząca z Indii, zdaje się, działaczka ultralewicowa zgłosiła Rafała parę lat temu jako ekstremistę prawicowego? A czy powiem tak, mamy konflikt na granicy polsko-białoruskiej i nie wpuszczamy ludzi, którzy nam się nie podobają. Każde państwo ma prawo nie wpuścić kogoś, kto się nie podoba danemu państwu, tak? Powody, dla których akurat nie wpuszczono Rafała Ziemkiewicza, są dość kuriozalne, no ale przyjmijmy, że Wielka Brytania jako suwerenne państwo ma prawo sobie wybierać, kto może dostać się na teren danego państwa. Nie sugeruję, broń Boże, że Rafał rozpoczął kampanię wyborczą, kampanię promocyjną swojej nowej książki, bo to świetna promocja książki, która wychodzi za kilka dni. To chyba nie ma miejsca. Także tak, Anglicy mają takie prawo. To pokazuje, jakim krajem jest Anglia, że w chwili, kiedy... Ja nie wiem, znaczy ja wiem, że są osoby, które uważają, że Rafał Ziemkiewicz jest skrajnym faszystą i tak dalej, nawołującym do nienawiści. U nas takie poglądy są czymś normalnym, przyjętym, można się z nimi spierać, ale nikt nikogo nie wyrzuca za drzwi, chociaż dzisiaj mnie strasznie urozbawiła sytuacja na kanale TVP Info, które to TVP Info utyskiwało się na tą sytuację, a przypomnę, że TVP Info od blisko roku nie zaprasza Rafała Ziemkiewicza do siebie w związku z jego poglądami właśnie. Także to jest bardzo wymieszana sytuacja. Myślę, że zaskutkuje tylko i wyłącznie dobrą sprzedażą książki Rafała Ziemkiewicza nowej, a cała reszta, no cóż, do publicystyka tak naprawdę. No, państwa mają prawo nie wpuszczać do siebie ludzi, których nie chcą u siebie widzieć, bo uważają, że są niebezpieczni. Jeżeli nasze polskie normalne poglądy na Zachodzie uważane są za niebezpieczne, no to dobrze dla nas. Ja kilka dni temu rozmawiałem z dziewczyną, która mieszka i pracuje w Niemczech, i ona stwierdziła, ja wtedy do tego przyszedłem z niedowierzaniem, że takie kanały jak mój na przykład, albo Rafała w internecie, w Niemczech zaowocowałyby reakcją służb specjalnych, bo tam nie można mówić pewnych rzeczy wprost. U nas ciągle można, w związku z tym cieszę się, że jestem mieszkańcem wielkiego Imperium Lechickiego, w którym wolność słowa ciągle istnieje. Tadeusz Płużański, bo jednocześnie no jednak jest tak, że Wielka Brytania nie widziała nic zdrożnego, że na jej terytorium przebywa pani Helena Wolińska, wpuściła na swoje terytorium ludzi rzeczywiście niebezpiecznych, związanych z arabskimi ekstremistami. Tam takich ludzi jest po prostu bardzo dużo. No, z drugiej strony Rafał Ziemkiewicz okazuje się osobą niebezpieczną według słów, według opinii służb brytyjskich, to na tyle niebezpieczną, żeby no, go nie wpuścić na swoje terytorium. A to jest rzeczywiście kuriozum. Co prawda każde państwo ma prawo wpuszczać kogo chce i nie wpuszczać kogo nie chce. Natomiast no, jeżeli to się argumentuje w ten sposób, że ma niewłaściwe poglądy, no to już jest zaprzeczenie wolności słowa.
Myślę, że Brytyjczycy tym samym właśnie udowodnili, że nie są państwem wolności słowa i wszelkich swobód, bo te swobody bardzo mocno ograniczają. No, poddanie tej procedurze Rafała uważam za skandaliczne. Jeszcze powiedzmy, gdyby on przyjeżdżał na wykłady tak, ze swoimi książkami, no to jest na tej liście, na której się nie powinien rzecz jasna znaleźć. No ale to był wyjazd czysto rodzinny, no więc no, sytuacja po prostu kuriozalna. Faktycznie Wielka Brytania, ale myślę, że cała Europa ma z tym problem. To o czym mówiłeś, wpuszczani są migranci, może dzisiaj troszkę większa kontrola nad tym jest, no ale potrafiono wpuszczać terrorystów, nie sprawdzać tych ludzi. Przyjmowani są terroryści od Putina, przecież to jest też terroryzm, tylko że państwowy. I tutaj nikt nie widzi żadnego kłopotu w tym, co ci ludzie mówią i robią. Także na Wielka Brytania pokazała, jakim jest państwem. Jest państwem nietolerancyjnym, jest państwem łamiącym wolność słowa. Natomiast to nie jest pierwszy przykład, też pragnę podkreślić. Sam pamiętam w Londynie swego czasu, kilka lat temu, kiedy uczestniczyliśmy w większą grupą zaproszeni przez miejscowych patriotów na bieg tropem wilczym. Organizatorzy mieli poważne kłopoty, prześwietlali każdego z nas, prawda, kim my jesteśmy. Oczywiście byliśmy podejrzani wszyscy o ekstremizm prawicowy. Niewiele brakowało, żeby te uroczystości się nie odbyły. No i sprawa rzeczywiście, o którą zasygnalizowałeś, swego czasu Wielka Brytania przyjmowała również zbrodniarzy komunistycznych, czego dowodem jest Helena Wolińska-Bruce, ale nie tylko. Taka pani prokurator Paulina Kerr na przykład trafiła też na Wyspy Brytyjskie i te osoby zostały przyjęte bez mrugnięcia okiem, przecież prześwietlano je i nie uznano widać zbrodni komunistycznych za coś, co może być przeszkodą. W tym kontekście warto zestawić sobie właśnie Helenę Wolińską, która została przyjęta, zaproszona, mogła spokojnie mieszkać przez lata też z politrukiem Włodzimierzem Brusem, robili tam kariery, jeszcze udawali, że popierają Solidarność, prawda, profesor Brus wykładał na uczelniach oksfordzkich. Proszę sobie zestawić tę sytuację właśnie z cofnięciem na granicy Rafała Ziemkiewicza. Myślę, że to świadczy o totalnej obłudzie poprawno-politycznej Wielkiej Brytanii. Osobną kwestią jest reakcja na to wydarzenie. Tak obserwując portale społecznościowe i ludzi, którzy uznają się za dziennikarzy, no to po lewej stronie zauważyłem, no niestety, trzeba to powiedzieć, wybuch euforii wręcz, że człowieka, z którym się, jak rozumiem, nie zgadzają, no spotkała taka przykrość. Ja się z Rafałem Ziemkiewiczem w paru kwestiach potrafię, czy chciałbym się bardzo mocno pospierać, ale to jak to skomentuje Michał Płociński? Ja z Rafałem Ziemkiewiczem się spierałem nieraz także robiłem z nim wywiad na przykład do magazynu Plus Minus, bo jeżeli nawet mamy inne poglądy, to jeszcze wciąż rozmawiamy. I mam wrażenie, że ta reakcja właśnie pokazuje, że ten świat powoli trochę się już zmienia niestety. Bardzo tożsamościowa reakcja po obu stronach, bo po jednej stronie uznano, że to jest w ogóle jakiś zamach na demokrację, na wolność i koniec w ogóle Zachodu. A też nie wzięli tego pod uwagę, że przecież, tak jak mówił Rafał Otoka-Frąckiewicz, no przecież sami postulujemy, żeby państwa były suwerenne i żeby mogły sprawdzać ludzi, którzy do nas przyjeżdżają. No tak, Rafał Ziemkiewicz przyjechał normalnie z paszportem w ręku, nie przezierał się tam na pontonie. I został sprawdzony. Okazało się, że jest na jakiejś czarnej liście i to jest w ogóle ciekawa sytuacja. Z jednej strony wiemy, że w Wielkiej Brytanii ta debata publiczna i całe te pole, spektrum poglądów wygląda trochę inaczej niż u nas. Rzeczywiście nawet prawica, która tam jest uważana za skrajną, to jest często
prawica, która ma poglądy głównie wolnorynkowe, często jest nawet za małżeństwami homoseksualnymi, po prostu wygląda inaczej i w Anglii mają inne podejście do tego, czym jest ekstremizm, czym jest radykalizm. Uważają, że Rafał Ziemkiewicz jest jakimś strasznym radykałem, więc go nie wpuszczają. No i widzimy, że w Polsce lewica, która chciałaby pewnie, żebyśmy mieli takie same podejście do tego spektrum poglądów i do debaty, otwiera szampany, liberalna lewica, lewica, wszyscy, którzy Rafała Ziemkiewicza nienawidzą, a nie biorą pod uwagę trochę, mam wrażenie, innej sprawy, o którą też sami walczą, czyli praworządność, państwo prawa. Na jakiej zasadzie na przykład Rafał Ziemkiewicz, który nie przyjechał tam wcale na jakieś, nie wiem, konferencje, czy wygłaszać poglądy swoje, tylko odprowadzić córkę, która wspaniale, dostała się na Oxford, będzie studiowała tam nauki ścisłe, które stoją tam na świetnym poziomie i po prostu chciał ją odprowadzić, a nie został raz, wylatując, nie miał zielonego pojęcia, przecież nikt nie informuje ludzi, że nie zostaną wpuszczeni, nikt nie mówi o żadnych listach, nikt nie mówi wprost, dlaczego został zatrzymany i zauważmy, że on nie został wypuszczony z powrotem do Polski na jakichś oficjalnych zasadach, czy ktoś mu powiedział dlaczego, tylko dostał ultimatum po prostu, albo dalej przesłuchania i zostaje pan w areszcie, albo pan wraca samolotem do Polski. No, ja nie jestem przekonany, czy tak właśnie powinno wyglądać prawo, państwo prawa i praworządność. U nas, proszę państwa, salonik polityczny Rafała Ziemkiewicza bezpośrednio po studiu prasowym, także serdecznie zapraszam, ale zmieńmy temat, bo no właśnie, tydzień chyba nam upłynął pod bardzo silnym wpływem tego, co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej. Najpierw mieliśmy konferencję ministra Mariusza Kamińskiego, w którym ujawnił, no, że na 200 osób prześwietlonych przez polskie służby, 200 osób, które wcześniej zostały zatrzymane w Polsce, no, 50 znaleziono materiały mocno obciążające różnego rodzaju. Potem te informacje bardzo precyzyjne zostały powtórzone przez pana ministra w debacie sejmowej dotyczącej przedłużenia stanu wyjątkowego na granicy z Białorusią. No a spektakl, który się odbył, właśnie chciałbym, żebyście państwo, panowie skomentowali. Rafał Otoka Fronckiewicz i jak patrzy na to, co się stało w Sejmie w czwartek wieczorem. Znaczy, cała ta sytuacja pokazała kuriozum, jakim się znaleźliśmy, bo ta konferencja była dość długa i tam były pokazywane informacje, przekazywane informacje o bardzo szerokim spektrum, począwszy od tego, że naprawdę niewielki odsetek ludzi, którzy są na naszej granicy, oczekując przepuszczenia, to Afgańczycy faktycznie, w większości pochodzą oni z całkiem innych krajów. Tam były informacje mówiące o tym, że w materiałach znalezionych w telefonach komórkowych, o czym w Polityko TV mówiłem kilka tygodni wcześniej zresztą, że było ciekawie, są tam nagrania ze szkoleń w Moskwie, są tam nagrania z baz operacyjnych w Afganistanie, w Iraku, w Syrii, gdzie ci ludzie szkolą się stworzenia bomb. Są tam materiały, no, pokazujące zainteresowania erotyczne tych ludzi, a to jest kwestia ich kultury, tak? Tam jest przyjęte, że się współżyje z dziećmi, ze zwierzętami itd., itd. Tego typu materiały. No i polskie media wychwyciły tylko ten ostatni element, czyli zdjęcia pokazujące erotyczną stronę kultury Bliskiego Wschodu. I to tłukły przez dobre kilka dni. Połączywszy to z materiałami, które dostarczają media, te mainstreamowe, ogólne na temat Białorusi, no nie trudno zauważyć, już dawno temu można było, że grają one w dziwną grę. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej z Podlasia, z Białegostoku, 2 tygodnie temu pisał w internecie, że Gazeta Wyborcza i dodał jeszcze inne media, po prostu kolportuje propagandę Kremla. I w chwili, kiedy wychodzi minister i pokazuje całą skalę zagrożeń dotyczących tych ludzi, a media nasze wychwytują tego, te, które można wykrzywić, zniesmaczyć, pokazać w jakimś krzywym zwierciadle, no pokazuje to, że nie mamy w Polsce poważnych mediów. I nic dziwnego, że kanały takie jak mój, albo Rafała Ziemkiewicza, po prostu coraz lepiej się sprzedają, bo w normalnych mediach nie można znaleźć informacji, tylko czyste emocje.
Jest to sytuacja niebezpieczna, znaczy niebezpieczna, już dawno jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji, kiedy to media w Polsce nie przekazują informacji, tylko bawią się emocjami wyborców dwóch partii tak naprawdę, dwóch stron sceny politycznej. To się może źle skończyć, dlatego że miał tutaj rację Robert Winnicki w czasie tej debaty, mówiąc, że w chwili, kiedy opozycja nagle odkryła dzieci, trzeba pokazywać zdjęcia dzieci, których tam nie było de facto, to Łukaszenka w tej chwili ściągnie tych dzieci tysiące, czyli tysiące dzieci z Bliskiego Wschodu będzie traktowane instrumentalnie tylko po to, żeby wywrzeć nacisk na opinię publiczną polską i Europy Zachodniej. To będzie wynik działań pseudopolskiej opozycji, która opozycją polską nie jest, bo są ludzie, myślę, zwichrowani intelektualnie dość mocno. Tu dochodzi następne kuriozum, bo Unia Europejska mówi od początku tego kryzysu wprost, że mamy do czynienia z wojną hybrydową skierowaną przeciwko Unii Europejskiej i Unia Europejska, Bruksela żąda od Polski, żeby zatrzymała tą falę i pomoże w Polsce w każdy możliwy sposób. I teraz patrząc na osoby, które są właśnie za wpuszczaniem, przeciw polityce polskiego rządu unijnego, widzimy, że to są te same osoby, które na co dzień krzyczą o jedności europejskiej, Unii Europejskiej i za niebieską flagę z żółtymi gwiazdami. Myślę, że są w stanie się zrobić nieprawdopodobnych, mało skoordynowanych intelektualnie ludzi. Ta sprawa jest po prostu bardzo, bardzo szeroka, także myślę, że ten program nie pozwala nam na poruszenie wszystkich kwestii. Media nie pokazują rzeczywistości. Ostatnio widziałem jakieś materiały Onetu, które mówiły o tym, że w strefie zamkniętej jest bieda, ludzie bankrutują i tak dalej, co jest nieprawdą, bo ja tam byłem także w tym samym międzyczasie i ludzie, którzy mieli tam agroturystyki legalne, co ważne, mają pełne oburzenie wynikające z obecności wojska, policji, straży granicznej i tak dalej, ściągnięte z tego kraju, a ci, którzy tam faktycznie nie mają obłożenia, bo są te budynki puste, to są ludzie, którzy nie potrafili udokumentować swoich przychodów z ostatnich lat, czytaj, prowadzili interesy na czarno, nielegalnie. Onet tego nie pokazał, nie wykazał tego, nie wskazał na to, Wyborcza także. Także trwa wojna informacyjna. No i ja powtarzam pytanie, które stawiam od dobrych już paru miesięcy w tej chwili. W jaki sposób państwo polskie może doprowadzić do sytuacji, żeby media znajdujące się na terenie Polski nie kolportowały propagandy wrogiego państwa, które de facto szykuje wojnę całej Unii Europejskiej. To jest pytanie otwarte, na które nikt na razie mi nie odpowiedział. No właśnie, to myślę, że ważne pytanie, tym bardziej, że te media lewicowe posunęły się, że mówię o TVN-ie, do retransmitowania całego wywiadu z Aleksandrem Łukaszenką. Tak się zastanawiam, po której stronie te media stoją w tej wojnie informacyjnej, bo tutaj rzeczywiście kamera jest bronią, zdaje się, w tej wojnie. Tadeusz Pużański. Oczywiście mamy mocny podział i ten podział się ujawnił podczas głosowania w Sejmie, ale wrócę do tej konferencji Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka, dwóch panów ministrów, Mariuszów zresztą. I przypomnijmy, że opozycja domagała się w ogóle zlikwidowania stanu wyjątkowego. W początku uważała, że ten stan wyjątkowy nie jest potrzebny. Domagała się dostępu do granicy, domagała się obecności mediów, pokazania tego, co tam naprawdę się dzieje. No i oto, kiedy dwóch ministrów na konferencji pokazało, co tam się dzieje, pokazało materiały przechwycone od tych nie żadnych uchodźców, tylko nielegalnych migrantów, no to oczywiście była burza, że jak to, że to nie może być prawda, takie materiały nas nie interesują. Prawda? No więc ja myślę, że opozycji nie dogodzisz, będzie waliła w rząd jak w bęben pod każdym pretekstem, czy się ujawni coś, czy się nie ujawni. To tak jak z Jarosławem Kaczyńskim, prawda, jego zbrodniczym milczeniem, prawda? Jak mówi źle, jak nie mówi jeszcze gorzej. I to teraz jest w ten sposób jest traktowana cała koalicja rządowa.
niezależnie od tego, co by zrobiła ta właśnie partia opozycyjna, możemy powiedzieć, będzie ją atakowała. Bardzo smutne chwile podczas samej debaty sejmowej. Słowa kuriozalne o tym, że Mariusz Kamiński publicznie lansuje pedofilię, zoofilię, że służby polskie represjonują, męczą, może nawet mordują dzieci, prawda? No to jest wszelkie granice zostały dawno przekraczone, można powiedzieć wszystko, każdą bzdurę, żeby tylko się pokazać, bo chyba o to chodzi, prawda? Żeby właśnie zaatakować rząd i żeby samemu się wylansować. 179 osób głosowało przeciw stanowi wyjątkowemu, przypomnę, 31 wstrzymało się. Myślę, że to jest właśnie to stronnictwo jednak antypolskie, prawda? Bo dlaczego tak do tego podchodzę? Skoro definiujemy tę sprawę jako wojnę hybrydową, niezależnie od tego, czy jest hybrydowa, prawda, a jest to wojna, stan wojny, to jest bardzo poważna sprawa. I w momencie, kiedy mamy wojnę, ponad 200 posłów polskiego Sejmu głosuje przeciwko, prawda, oporowi w tej wojnie, że Polska nie powinna się przeciwstawiać w sposób zdecydowany, no to świadczy o tym, że jest to koalicja antypolska. Niestety w ten sposób. Wszystkie rzeczy można mówić, powtórzę, każdą bzdurę, natomiast ważny jest ten element głosowania, prawda? Można wykrzyczeć swoje pseudoracje, swoje pseudoargumenty, obrzucić błotem czy ministra Kamińskiego, czy innych. Natomiast głosowanie świadczy o odpowiedzialności za państwo polskie w tak trudnej i innej sytuacji. Tutaj wszystkie siły powinny poprzeć te starania. Skoro mamy właśnie wojnę hybrydową, stan wyjątkowy moim zdaniem się sprawdza. I był konieczny ruch, żeby właśnie dalej starać się zapobiegać sytuacji, a sytuacja niestety eskaluje, bo z tych początkowych danych około 200 osób dziennie, które starają się przedrzeć na terytorium Polski, teraz już mamy 400, a nawet 600 momentami. Wiemy, że transporty do miska wciąż lotnicze przybywają. One są potem rzucane na granicę. To przyznała sama Komisja Europejska. I tutaj jeszcze słowo o tym właśnie jak Unia reaguje. Unia, która powinna być sojusznikiem. Powtórzę, mamy stan wojny, powinniśmy mieć sojuszników na tej wojnie. Czy jest nią Bruksela? Śmiem wątpić. Bruksela co prawda powiedziała, że rzeczywiście Łukaszenka wypowiedział nam wojnę hybrydową, no ale potem z drugiej strony namawia nas, żebyśmy bardzo, bardzo grzecznie zachowywali się wobec tych migrantów, żebyśmy się nimi opiekowali, prawda? Chyba też nie zdają sobie sprawy ci urzędnicy, że jednak gro tych ludzi jest po stronie białoruskiej, więc jak my mamy im pomagać? Jest to po prostu absurdalne. Może nie znają topografii, tak? Z Europy, tej części Europy może nie wiedzą, że są jakieś granice, prawda? Że Polska graniczy z Białorusią, ale nie sądzę. No to jest po prostu takie stanie na barykadzie, prawda, krakiem. Pytanie jest jeszcze o NATO, prawda, bo jeżeli znowu mamy wojnę, uznajemy, że mamy wojnę hybrydową, to mamy sojusznika w postaci NATO. Być może nadejdzie taki moment, jeśli sprawa dalej będzie eskalować, że powinniśmy jakichś oficerów łącznikowych NATO poprosić, przynajmniej w formie obserwatorów, tak, żeby się przyjrzeli. No jesteśmy w jednym pakcie. Zagrożona jest granica nie tylko polska, ale europejska i natowska. Także ja bym tutaj, jeśli mogę, apelował też do rozsądku, jeśli ci w Sejmie, którzy się wygłupiają, prawda, opowiadają bzdury, występują przeciwko Polsce, trzeba tak to powiedzieć, przeciwko polskiej racji stanu, żeby się jednak próbowali zreflektować, chociaż myślę, że w wielu przypadkach te odrobiny myśli już dawno wyparowały z ich głów.
elementem tej wojny hybrydowej jest wojna psychologiczna, właśnie posługiwanie się naturalnym uczuciem współczucia wobec dzieci, ale w ogóle ludzi, którzy znaleźli się w nie najlepszej sytuacji, do destabilizowania sytuacji w kraju zaatakowanym. Tutaj opozycja w czasie debaty sejmowej przyszła z takimi zdjęciami dziewczynki z misiem, oczywiście zmanipulowana. To jest informacja na ten temat, bo na przykład nie podano tej informacji, że tego misia to dziewczynce dała Straż Graniczna, że nie odwoziła ich w nocy, tylko normalnie w ciągu dnia na miejsce, gdzie mogli przebywać legalnie, czyli na stronę białoruską. No i nie podano informacji, że ta rodzina nie złożyła wniosku o pomoc międzynarodową. Chciała taki wniosek złożyć w Niemczech, no ale tak się składa, że tu nie są Niemcy w Michałowie, to jednak jest Polska. Też dochodzą informacje, mamy taki film, który może pokażemy w tle, jak fotoreporterzy z gazet lewicowych rzucają dzieciom czekoladki po to, żeby właśnie w tym w Michałowie, żeby mieć efektowne zdjęcie. Michał Płociński, no właśnie, bo tam jest elementem ważnym dyskusji, jest to, czy tam wpuścić dziennikarzy do tej strefy objętym stanem wyjątkowym. Jak takie zachowania pogodzić z takim żądaniem? Rozumiem te argumenty, żeby nie było, że wielu dziennikarzy idzie jak na pasku Łukaszenki, że powiela propagandę. Rozumiem, że dziennikarze starają się oczywiście nie walczyć o dobro tych ludzi czy rozwiązać tą sytuację, tylko są od wielu lat na wojnie z rządem i robią wszystko, żeby ten rząd po prostu za każdym razem, jak dzieje się coś złego, upadł. Więc takie będą zachowania wielu dziennikarzy, bo już no nie tylko powinniśmy chyba rozmawiać o kryzysie dziennikarstwa z punktu widzenia finansowego czy rzetelności, ale no kryzys w ogóle etosu dziennikarskiego jako kogoś, kto się nie angażuje, prawda, w jakieś bieżące wojny polityczne, tylko stara się być nawet jak nieobiektywnym, to chociaż w miarę bezstronnym, prawda. To już zeszliśmy bardzo daleko. A tylko czy zakaz w ogóle dla dziennikarzy pełnienia tam swoich obowiązków cokolwiek nam daje, poza zaostrzeniem sporu politycznego? Tu ja nie jestem już niestety przekonany. Jak widzimy, i tak dziennikarze podjeżdżają pod miejsca, gdzie mogą być na przykład właśnie pod takie obozy i starają się robić swoją robotę. Dlatego też, że czytelnicy ich wymagają, żeby to robili. Przecież to nie jest tak, że jak czegoś zakażemy, albo jak z kimś się pokłócimy, albo jak komuś udowodnimy, że nie mają racji, to nagle ci ludzie znikną. W sensie czytelnicy Gazety Wyborczej, widzowie TVN-u. Przecież największym problemem tutaj to nie jest to, że my się nie zgadzamy, tylko że my absolutnie nie mówimy nawet tym samym językiem już, że nie jesteśmy w stanie prowadzić żadnego dialogu w tej kwestii. Mamy opozycję wewnętrzną, która idzie bardzo ostro i po prostu wali w rząd, czym tylko popadnie, często skrajnymi argumentami. I mamy też tych, którzy ten rząd popierają i w żaden sposób nie są w stanie nawet skrytykować pokazanie pornograficznego zdjęcia na konferencji ministrów tego rządu. Więc zamknęliśmy się w tych swoich bańkach, robimy media tożsamościowe, a przychodzi co do czego taki kryzys i my tak naprawdę w żaden sposób sami sobie nie pomagamy, bo to nie chodzi o to, żeby pomagać rządowi, żeby pomagać własnej wspólnocie. Bo jeżeli prawdą jest, że tych ludzi będzie Łukaszenka, o ile ma na to pieniądze i możliwości, ściągał coraz więcej, to co my zrobimy za tydzień, co my zrobimy za miesiąc, za trzy miesiące? Tak jak mówił Tadeusz Pułżański, Unia Europejska tutaj bardzo nam nie pomoże. Ja też nie twierdzę, że robi coś bardzo złego, bo wszystkie głosy, które padają z Komisji Europejskiej, to są głosy wsparcia. Tyle, że jak wiemy, no od 2015 roku, od kryzysu, gdy Unia Europejska zachowała się absolutnie w sposób odmienny i chciała wpuszczać wszystkich, no może nie sama Komisja, no ale na przykład rozgrywający w Unii Europejskiej, czyli Angela Merkel, mówiła, że przyjeżdżajcie wszyscy, was wpuścimy. I wtedy w mediach zachodnich pokazywano wszystkich imigrantów jako uchodźców i wręcz w Polsce też była taka moda, żeby mówić uchodźcy, mimo że przecież no, wiemy, że
w większości to są po prostu migranci, a nie żadni uchodźcy, którzy uciekają przed wojną. I w tej chwili Europa do końca nie wie, co ma zrobić, bo nie chce zaprzeczyć swoim wartościom, nie chce przestać mówić o prawach człowieka, a z drugiej strony już wie, że to, co robiliśmy w 2015 roku, jest absolutnie nie do powtórzenia, bo prowadzi tylko do jeszcze gorszych konsekwencji niż niewpuszczanie tych ludzi, więc dlatego Unia Europejska siedzi okrakiem i będzie siedziała, nie będziemy mieli dużego wsparcia. Pytanie, co my jako wspólnota jesteśmy w stanie zrobić, żeby się nie rozlecieć przy takim ataku. Ja mam wrażenie, że takimi słowami jak na przykład zarzucanie im, że to są zdrajcy, absolutnie sami sobie nie pomagamy. Rzeczywiście tutaj trzeba trochę miarkować język, ale musimy zmienić temat, bo chciałem jeszcze poruszyć sprawę Turowa. Manifestacja klubów Gazety Polskiej pod siedzibą czy przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie. No tymczasem negocjacje polsko-czeskie no, znalazły się w kryzysie. Rafał Otoka, Frąckiewicz, czy zakończenie kampanii wyborczej dopiero umożliwi, w Czechach umożliwi zakończenie tych negocjacji, bo tam no, niepokojące są informacje, które podał pan minister Paweł Jabłoński. Zanim odpowiem to pytanie, wrócę na chwilę do poprzedniego tematu. Dwa dni temu rozmawiałem z Rajmundem Klonowskim, to jest człowiek współprowadzący Kurier Wileński, jedyną gazetę polską codzienną poza granicami Polski, i pytałem go, co się dzieje na Litwie. Powiedział nic. Nic, bo wszyscy od prawa do lewa stwierdzili, że sytuacja zagrożenia na granicy białoruskiej jest tak ogromna, że jeżeli nie wezmą i nie stworzą wspólnego frontu przeciw Łukaszence, skończy się to bardzo źle dla całego państwa. W związku z tym stworzyli wspólny front i tego się trzymają. I powiem tak, to było bardzo dla mnie przykre, bo powiedział, że z radością patrzą na Polskę, która okazała się krajem rozbitym wewnętrznie, w którym nikt praktycznie nie dba o interes państwa, w którym można rozgrywać wewnętrzne animozje w sposób taki, jak są rozgrywane. I to także Rajmund Klonowski mówił, że głosy z Litwy mówią o tym, że Łukaszenka przekierował wszystkie te postacie ciągnące się z Bliskiego Wschodu na granicę z Polską. I w tej chwili na granicy litewskiej jest spokój tak naprawdę, bo Łukaszenka skupił wszystkie siły na granicy z Polską, która jest rozbita wewnętrznie, medialnie, politycznie, pod każdym innym względem, i zobaczył, że to jest ogromna dziura w podbrzuszu Unii Europejskiej. Czy ktoś przemyśli wreszcie swoje postępowanie z osób, które działają wbrew prawu, wbrew racji stanu Polski? Nie sądzę, powiem szczerze, i to jest dość przerażające, bo oznacza, że nasze państwo jest słabo od środka tak bardzo, że można je rozgrywać jak się chce. Co do Turowa, powiem tak. Zjednoczona Prawica rządzi od 2015 roku. To, że istnieje problem z Turowem, wynika w jakimś tam stopniu z polityki klimatycznej przyjętej jeszcze przez Platformę Obywatelską, ale przypominam, mija 6 lat, a Jarosław Kaczyński przed wyborami mówił, że z polityki klimatycznej europejskiej wycofamy się jako państwo, że zagraża ona naszemu bezpieczeństwu, i wymieniał między innymi argumenty związane z elektrowniami węglowymi, które są naszym głównym napędem. Przez 6 lat Zjednoczona Prawica nic z tym nie zrobiła. W związku z tym dzisiaj Czesi i Niemcy, bo to jest konsorcjum, jeżeli chodzi o kopalnie w tamtej okolicy, są zjednoczeni przeciw polskiemu wydobyciu, i nie sądzę, powiem szczerze, żeby ta sytuacja skończyła się razem z wyborami w Czechach, bo to jest o wiele szersza sytuacja. Polskie kopalnie Turów, dokładnie znajdujące się w tym Zagłębiu, to jest jedna z kopalni, po stronie niemieckiej jest ich więcej, Czesi mają trochę mniej, ale to jest obce ciało na terenie, które jest opanowane przez Niemców i przez Czechów. I absolutnie to, że Bruksela popiera starania Czechów o uniemożliwienie Polsce wydobywania węgla, nie są związane z wyborami w Czechach, tylko to jest, myślę, polityka przynajmniej dwóch państw. Dowodów na to nie mam, ale wszystkie fakty na to wskazują, i myślę, że będzie bardzo ciężko w tym temacie. Ale przypomnę jeszcze raz.
wszystko to jest wynikiem zaniechań, zaniedbań Zjednoczonej Prawicy z ostatnich 6 lat. I więcej w tym temacie, myślę, nie mam nic do powiedzenia. Tadeusz Chórzański, jak na to patrzy? No, to znaczy ja wątpię, żeby to z wypowiedzi kolegi Rafała można wnioskować, że to my sami złożyliśmy wniosek, prawda, o zamknięcie Turowa i przychyliła się. Nic do tego takiego pani. Nie powiedziałem. Powiedziałem, taki że wniosek Turowa, wyciągam. Że sprawa Turowa wynika z zaniechań polskiego rządu z ostatnich 6 lat. Nie powiedziałem ani słowem o tym, że Polska złożyła jakieś dokumenty. Wręcz przeciwnie, Polska nie złożyła żadnych dokumentów, nie złożyła, które by wycofały Polskę polityki klimatycznej, która jest dla nas rujnująca, o czym Jarosław Kaczyński mówił przed wyborami, po których przejął władzę. Także proszę nie sprawiać słów, których nie wypowiedziałem. Dziękuję bardzo. Tadeusz Chórzański. Dobrze. Oczywiście nie Polska złożyła wniosek o zabezpieczenie, tylko Czechy złożyły, więc ja bym nie obwiniał Polski o to, tylko Czechy. Czechom się to nie podobało, prawda? Bo kopalnia, elektrownia w Turowie, cały region nasz jest konkurencyjny wobec i czeskich przedsięwzięć, i niemieckich. Tutaj zgoda oczywiście, że te państwa ramię w ramię idą, tylko no właśnie, kto tę sprawę rozbujał, tak? No, Czesi nie chcą mieć konkurencji i oni za tym stoją, w żadnej mierze nie Polacy, powtórzę. Wrócę do tego, skandaliczne dwie decyzje pani sędzi de la Puerty, całkowicie bezprawne, okazała się sędzią w swojej sprawie, tak? Bo nie przyjęła polskiego odwołania, potwierdziła swoją decyzję, zresztą nie tylko bezprawną, ale jednoosobową, więc w ogóle cyrk na kółkach, tak? Jawne bezprawie się dzieje i Czesi dzisiaj nie chcą wycofać tego wniosku, mimo może zgoda spóźnionych rozmów. Tutaj nie będę się kłócił, bo aż nie jestem takim specjalistą, prawda, od energetyki, nie znam tych relacji i sposobu prowadzenia tych spraw, tak jak świetnie zna kolega Rafał najwyraźniej. Natomiast stan obecny jest taki, że ufam w słowa naszej strony, że poważna oferta została przedstawiona i ta oferta poważna wzmocnienia regionu po stronie czeskiej i została ona odrzucona. Wczoraj w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk mówił mi, że Czesi swój moment przegrali, tak? Mieli na stole ważną ofertę z naszej strony, odrzucili ją i ona już nie wróci, tak? Ten moment już się nie zdarzy więcej. Tutaj jednak chyba wybory w Czechach mają jakąś rolę. Podejrzewam, że z tego właśnie powodu Czesi dzisiaj są tacy niezłomni, tacy, prawda, tacy zdecydowani, nie chcą żadnych rozmów z nami, żeby pokazać, pan Babiš, tak, który ma słabe notowania, pokazać swoją siłę. Niestety to się odbywa kosztem Polski i mam nadzieję, że pan Babiš tych wyborów nie wygra i Polska będzie mogła usiąść znowu do stołu z innym rządem czeskim i ten rząd no, będzie już na gorszej pozycji, tak jak posiłkuje się słowami pana ministra Wawrzyka. No już takiej oferty z naszej strony nie dostaną. Jeszcze tylko przypomnę, że no tutaj ta polityka europejska jest szalenie ważna, bo przecież właśnie człowiekiem, czy też przedstawicielem pana Babiša w Komisji Europejskiej jest słynna pani Vera Jourova, tak? To jest zaufana pana Babiša, więc oni tutaj grają w jednej drużynie, do jednej bramki, żeby Polsce dokopać jak najbardziej. To skandaliczne oświadczenie pani Jourovej ostatnie, całkowicie właściwie pozbawione z jakiegoś aspektu wykonawczego. Ona sobie rzuca pewne hasła, tak? Oczywiście może też opowiadać różne niestworzone historie, tak jak opozycja w Polsce w Sejmie. Natomiast nic z tego nie wynika, ale to jest oczywiście straszenie nas, prawda?
A wy, jeszcze Michałowi Płocińskiemu chciałem oddać głos, a zostało nam 3 minuty programu, jakie widzi rozwiązanie z tej sytuacji, bo w negocjacjach no, bywa tak, że się wstaje, odchodzi, rzuca papierami. Jaką Polska powinna przygotować ofertę negocjacyjną, żeby to Czechom zaczęło zależeć na sfinalizowaniu tych negocjacji? Panie redaktorze, no my już się w zasadzie zgodziliśmy na wszystko. Już daliśmy Czechom po prostu wszystko, co chcieli, a nawet więcej. Widzimy, że Czesi muszą mieć naprawdę świetne karty i są w świetnej sytuacji. Zapędzili nas tak do narożnika, że oni mogą jeszcze podbijać stawkę i mogą się na to nawet nie zgadzać. I jeżeli dzisiaj minister Wawrzyk mówi, że my już takiej oferty nie powtórzymy, to to jest właśnie strategia negocjacyjna. Że my teraz będziemy udawać, że mamy jakiekolwiek karty w ręku. Czesi wykazali wszystko, co chcieli wykazać. Mają za sobą komisję, mają za sobą TSUE i wiadomo, są wybory oczywiście, to na pewno ma jakiś wpływ, ale też nie wierzmy, że po wyborach, jak nawet zmieni się rząd, czy nie zmieni się rząd, to my będziemy mieli jakiekolwiek inne karty negocjacyjne. My jesteśmy w narożniku, sami daliśmy się tam zapędzić, bo to nie jest tak, że Czesi są jakimiś super uzdolnionymi bokserami na arenie międzynarodowej i są w stanie nas w tym narożniku ustawić i okładać. My tam sobie staliśmy. My zapomnieliśmy nawet do tego narożnika wziąć ochraniacz na zęby, a nie wiem, czy nawet obie rękawice mieliśmy od początku. I teraz będziemy ponosić tego konsekwencje, bo knockdown jest coraz bliżej. Panie redaktorze, ale tam czescy dziennikarze twierdzą, że no, fiasko tych rozmów osłabia pozycję wyborczą pana premiera Babisza. Zwłaszcza w tym rejonie kraju libereckiego, bo tam jest no, ogólne zdenerwowanie tą sytuacją. Bo też ta oferta, która była, to jest oferta, która pewnie zadowala tam wszystkich. Jednak my zgodziliśmy się na wszystkie te opłaty związane z wodą i tak dalej, żeby Czesi mogli oczywiście jakoś pewnie nawet nie tylko nie tracić, ale nawet korzystać na tym, że Turów będzie dalej funkcjonował. Więc nie sądzę, że Babisz myśli wyłącznie o wyborach. Myślę, że tutaj są inne karty i o co innego walczy niż tylko o sukces wyborczy. I dlatego się obawiam, że kolejny rząd będzie miał podobne podejście do tego, żeby Polskę jednak dalej okładać. Tu musimy postawić kropkę. Bardzo serdecznie panom dziękuję za udział w programie. Rafał Otoka-Frąckiewicz, Politico TV. O ile dobrze... Kłaniam się państwu. Zapraszam na ten portal. Tadeusz Fużański, publicysta Telewizji Polskiej. Dziękuję bardzo. I Michał Płociński, dziennik Rzeczpospolita. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam dzisiaj szczególnie serdecznie do saloniku politycznego Rafała Ziemkiewicza, który już za chwilę.